2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. To jeden dzień na przypomnienie wszystkim tego, co wiąże się z tą chorobą, ale w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych postanowiono wykorzystać tę okazję do zorganizowania całotygodniowych działań. Chcemy zwrócić uwagę na to, że są wśród nas osoby ze spektrum autyzmu, że potrzeba jest większej tolerancji, większego zrozumienia dla ich odmiennych możliwości i potrzeb. Staramy się poprzez nasze działania kształtować właściwe postawy prospołeczne i przeciwdziałać wykluczeniu. Społeczna świadomość tego, czym jest autyzm, jest niestety niewielka. Doświadczają tego m.in. rodzice autystycznych dzieci. Dzieci, których zachowanie odbiega czasem od społecznej normy i jest bardzo niesprawiedliwie oceniane przez postronne osoby. Dla ich rodziców staje się to często dramatycznym przeżyciem, gdy słyszą wtedy od innych, że mają źle wychowane i rozwydrzone dzieci. Budowaniu tej świadomości, ale też działaniom terapeutycznym skierowanym do uczniów z autyzmem służy właśnie cały ten tydzień w szkole. W ramach Światowych Dni Świadomości Autyzmu realizujemy projekt Tygodnia z Autyzmem. W dniu dzisiejszym odbyła się inauguracja tego przedsięwzięcia. Oprócz dzisiejszego dnia mamy zaplanowane działania, tak jak już powiedziałam, przez cały tydzień. Jutro odbędą się warsztaty ceramiczne dla naszych uczniów z autyzmem. Kolejne dni to też kolejne działania, wśród których będzie na przykład pokaz mody przygotowany przez dzieci, albo pokaz z robotami czy projekcje filmów. W trakcie inauguracji tygodnia wystąpił przed zebranymi Krzysztof, który pięknie opowiedział o tym, jak autystyczne dzieci różnią się od innych. Jestem inny, lecz w sumie taki sam. Nic mnie od was nie różni. Że nie powiem wam słowa żadnego, że rozumiem wszystko po swojemu, że woda dla mnie jest życiem, że nie jem tylko co ty, że noce są dla mnie dniem, a dni nocą, że nie spojrzeć w oczy, bo tego nie umiem, że śpiewam wciąż i mówię do siebie, że nie jestem taki jak ty. Mam swój magiczny świat. Uczniowie i goście uroczystości mogli też liczyć na słodki poczęstunek, specjalnie przygotowany na tę okazję. A wszyscy pozowali do grupowego zdjęcia, które zawierało też przesłanie do wszystkich. Na kartkach były wypisane te wartości, których praktykowania na co dzień oczekują od nas autystyczne osoby i ich rodziny. To solidaryzm, akceptacja, włączenie, pomoc, tolerancja i zrozumienie.